Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Ostatnio miałem taką refleksję dotyczącą cielesności i duchowości. Jak to jesteśmy dziwnie skonstruowani, że czasami dolegliwości fizyczne potrafią nas rozłożyć na łopatki, a czasami dolegliwości sercowe, duchowe, psychiczne, emocjonalne. Jakie to jest niebywałe, jak to funkcjonuje, jeżeli chodzi o nauczanie w Piśmie Świętym. Pan Jezus mówi: bądźcie czyści, aby wasze ciała były świątynią dla Ducha Świętego, żeby to, co boskie, co takie wartościowe, było godnie przechowywane w naszych glinianych naczyniach, jakim jest nasze ciało. Pamiętam, że kiedy byłem małym chłopcem, no co chwila, co rusz wyszedłem na podwórko, miałem rozbitą brodę, głowę, rozciętą rękę, no i za każdym razem, kiedy coś mi się przydarzało, szybko z rodzicami do szpitala, szycie rany, dezynfekcja rany, opatrunek, oczekiwanie, żeby rana się dobrze goiła, no i w międzyczasie modlitwa. Kiedy z kolei przydarzała mi się jakaś sytuacja, rozterka sercowa, ktoś mnie porzucił, czułem się zdradzony, byłem zdradzony, wielce nad tym rozpaczałem i zawsze to mi sprawiało wiele kłopotów, żeby ten ciężki okres przetrwać. I zobaczcie, jakie to jest niesamowite, kiedy jako ludzie zranieni duchowo, sercowo próbujemy ratować się cieleśnie, to nic nam nie pomaga. Mam tu na myśli takie rzeczy, że niektórzy, kiedy zostają zdradzeni, cierpią na duchu, w sercu, bo zostali odrzuceni przez kogoś, próbują iść w narkotyki, w alkohol, próbują jakichś sportów ekstremalnych, próbują szybko wejść w nowy związek, żeby tylko zapomnieć o kolejnej osobie, tak jak to wszystko miałoby pomóc, prawda? Co jest w ogóle wielkim kłamstwem, ponieważ kiedy duchowy ból chcemy zapić lub wziąć narkotyki, to doprowadzamy jeszcze w tym samym czasie do upadku naszego ciała. Jesteśmy tylko w jakimś uśpieniu, letargu, otumanieniu i kiedy się przebudzamy z tego, to cierpimy i duchowo, i na sercu. Nasze ciało jest słabe, mamy do siebie wielką pogardę i czujemy się po prostu jak śmieć, doprowadzając samych siebie do takiego złomowiska czy gruzowiska, co jest czymś najbardziej przykrym, na co może patrzeć nasz Ojciec Niebieski, Pan Jezus, Pan Bóg, prawda? I niesamowite jest też to, że jeżeli jesteśmy zakochani, nie cierpimy, nasze serce jest rozkochane, nasz duch wznosi się do Pana Boga, jest wesoły, to mamy apetyt, mamy ochotę na robienie wielu rzeczy, wszystko nam się podoba, wszystkiego nam się chce, jesteśmy zachwyceni całym światem. Jeżeli jest odwrotna sytuacja, nie mamy apetytu, cierpimy, nie chcemy się z nikim spotykać, świat wydaje nam się szary, bury i ponury. Nie mamy pomysłów, nie mamy dosłownie ochoty nic oprócz tego, żeby zniknąć z tego świata. I co chciałem powiedzieć właśnie, że kiedy cierpimy cieleśnie, idziemy do lekarza. Kiedy boli nas głowa, bierzemy tabletkę przeciwbólową. Kiedy mamy inne różnego rodzaju schorzenia, stosujemy maści. No, próbujemy w sposób cielesny, fizyczny dogodzić temu ciału lub poprawić jego kondycję. Jeżeli cierpimy duchowo, gdzie szukać tej pomocy? No, pierwszym takim rozsądnym rozwiązaniem jest pójście do psychiatry, do psychologa, jeżeli cierpią nasze emocje, uczucia, myśli i ogólnie głowa, a jeżeli cierpi serce i dusza, no to kapłan, bo do niego można iść do spowiedzi, oczyścić się lub iść na po prostu zwykłą rozmowę, właśnie jak do wyżej wymienionego psychologa czy psychiatry, ponieważ chyba największą ulgę czujemy wtedy, kiedy możemy się komuś wyżalić, a ktoś tego szczerze wysłuchuje. Oczywiście to są tylko takie środki doraźne i często bywa tak, że kiedy jesteśmy zranieni emocjonalnie, próbujemy całemu światu ogłosić tą naszą ciężką i podłą sytuację. Wylewa z nas się ten ból, ta gorycz, ten żal i wszystkim to mówimy i oczekujemy, że wszyscy nas będą tulili i mówili: no przykro mi, że tak się stało. A często jest tak, że uzyskujemy tylko odpowiedź: stary, dziewczyno, byłam w tej samej sytuacji, musisz to przetrwać, takie jest życie. I dalej cierpimy, dalej ta nasza rana serca, rana naszego ducha, emocji po prostu gotuje się, ta ropa się tam zbiera, wylewa i nas tylko pobudza do płaczu i do wielkiego smutku. No, gdzie szukać tego ratunku? Oczywiście najpierw w ludziach, bo Bóg dał ludziom talenty, dał im zdolności, dał im dary, przez które mamy sobie nawzajem pomagać. Ale kiedy sytuacja wydaje się już patowa i naprawdę nie potrafimy sobie z niczym poradzić, podobnie jak kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, wydała wszystkie swoje pieniądze, próbowała wszystkiego i ostatnią deską ratunku był dla niej Jezus, dotknęła się Go i została uleczona. My wcale nie musimy czekać 12 lat, my po prostu musimy czasami pod kołdrą, kiedy płaczemy, kiedy jesteśmy smutni i samotni, rozbici
pyłek, w miał, że tak powiem, poprośmy po cichu Pana Jezusa, zawołajmy do Niego, ale z żalem, z otwartym sercem. Niech ta zapadka w głowie czy w sercu o nadprzyrodzoności i mocy Pana Boga, żeby w naszym sercu zakwitła, żebyśmy uwierzyli, że Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Zna mnie od stóp do czubka głowy, wie ile mam włosów na głowie, wiem gdzie jestem, po co jestem, jak długo będę żył. Wierzę w to, że taki jest właśnie Jezus Chrystus i wierzę, że On chce naszego zdrowia, dobra, radości, uśmiechu na twarzy. Te wszystkie złe rzeczy, które nam się przydarzają, nie pochodzą od Niego. Nie pochodzą od Niego. Także mam nadzieję, że ten wątek udało mi się dobrze przedstawić. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem i pamiętajcie, zdrowym ciele, zdrowy duch, szanujmy nasze ciała, dbajmy o naszego ducha, bo kiedy będziemy dobrze dbali o ciało, to i duch będzie miał dobre miejsce do działania i do mieszkania w nas, a jeżeli będziemy dbali o ducha, to i nasze ciało będzie radośniejsze i będzie nam się lepiej funkcjonowało. Wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem.